bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, jak wygląda nasze życie. Czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie? Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, jeżeli nie porównamy, czy nie wiemy, czy kobieta, którą jesteśmy, jest ładna, czy nie. To jak porównamy, to możemy być szczęśliwi, że jesteśmy z piękną kobietą. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, czy to życie, które nas otacza, jest fajne, czy nie. I dlatego polecałbym, żeby tak wybrać się troszkę za granicę, żeby móc porównać, czy to, czym my się przejmujemy, warte jest przejęcia. Czy to, na co narzekamy, warte jest narzekanie. Bo jeżeli rozejrzę się teraz dookoła, to tu wszyscy chodzą w piżamach. Wprawdzie mają jakieś tam zewnętrzne te ubranka, ale wszystko pozostałe to są piżamy. I tutaj nie jest najważniejsza moda. Ważne, żeby było ciepło. No bo właśnie jest zima. Jak jest zima, to jest zimno. Ważne, żeby się ciepło ubrać. A poza tym jest jeszcze ważniejsze, żeby nie wpaść pod rower motorowy lub osiołka. Uważam, że szczególnie pechowe jest wpadanie pod osiołka. Wstyd. Po prostu wstyd. Pod osiołka nie wpadajcie.